Hej, witajcie z tej strony Grid. Tak jak wspominałem, wróciłem trochę do Enshrouded, ale jako że wszystkie questy tak naprawdę mam tutaj porobione, zostały mi tutaj jakieś tam arkusz z nutami odnaleźć, łącznie ektoplazmy, no ale to są hollow holesy, także zrobimy to sobie później. I chyba z trzy czy tam cztery korzenie do wycięcia mam jeszcze. Także zasadniczo cała mapa odkryta. Robić zbytnio nie mam co. Dlatego też uznałem, że fajnym pomysłem będzie w końcu zabrać się za budowanie. Na razie to wygląda oczywiście bardzo biednie. Ale docelowo mam zamiar zrobić coś na styl może małej wioski. Oczywiście kaplicę płomienia, gdzie będzie mój płomień. Jak najmocniej postaramy się podbić poziom komfortu, żeby jak największego mieć boosta z wypoczynku. Jak największego, jak najdłuższego, oczywiście nie największego. Każdemu z NPC-ów, których mamy, chciałbym jakiś tam własny domek zbudować, mniej więcej odpowiadający jego profesji. I słuchajcie, zajęło mi to trochę czasu, przyznaję, ale pomyślałem, skoro nie walczę, skoro jak walka jest tam dla mnie czymś drugorzędnym, czymś, no, czego w tej chwili nie robię. Dlaczego ja mam mieć umiejętności zrobione pod walkę? Także jak widzicie, wywaliłem trochę w siłę, doładowałem, ale to tak. Po prostu zostały mi punkty, dlatego je tu dorzuciłem. Poszedłem wszędzie maksymalnie w kondycję, ile się dało. Nie wiem, czy da się więcej niż 17 wyciągnąć. Wydaje mi się, że wszystkie możliwe. Wydaje mi się, że wszystkie możliwe punkty kondycji wykorzystałem, ale może coś tam mi umknęło, może gdzieś się zagubiłem, zamotałem, nie? Czemu poszedłem w kondycję? To weźmy sobie, naprawmy kilofy. Chodźmy gdzieś, żeby sobie nie psuć. Tego nie psuć. Swojego domku. Matołek jestem, bo mógłbym skoczyć tam, gdzie głubię teraz. Wybaczcie, skoczymy po prostu tam, gdzie w tej chwili wykopuję glebę uprawną. Nie chce mi się jej produkować. Cholera, jeszcze w złą stronę bym poleciał, nie? Myślę, że mniej więcej już widzicie, co mam na myśli, nie? Weźmy sobie trochę pokopmy. Pierwszy pasek. Drugi pasek mamy wykończony.
kolejny pasek skończony. No i dopiero teraz, w tym momencie, kończymy wydobywanie, ponieważ zabrakło nam energii, nie? Oczywiście paski szybciutko naładowane, możemy spokojnie sobie kopać dalej, aż nam kilofa wystarczy. Także, skoro chce się zająć typowo budownictwem, będę potrzebował dużo surowców, czy to właśnie wydobytych za pomocą kilofa, czy też drewnianych, wydobytych za pomocą siekiery. Kiedy miałem build postaci pod typowo wojownika, pod walkę, myślę, że gdzieś 1/3 czasu mogą wydobywać, który jestem w stanie wydobywać teraz. I co najważniejsze, słuchajcie, podejdźmy do naszego ołtarza. Resetuj drzewo umiejętności. Kosztuje to tylko 10 run. Czyli tak naprawdę rozebranie jednej broni. Może maksymalnie dwóch broni. Więc możemy to robić naprawdę mnóstwo razy. Tutaj nie mamy żadnego ograniczenia. Jeżeli tylko chcecie, nie wiem, zrobić sobie przerwę od walki, przerwę od questów, przełączacie, resetujecie sobie swoje drzewko umiejętności i ustawiacie się typowo pod wydobywanie. Dzięki temu to wydobycie nie będzie takie męczące, będziecie w stanie robić to dużo szybciej. Druga sprawa, ma to też wpływ ciuszki. No ja jestem wojownikiem, więc powinienem latać tutaj w zbroi rycerza. Jak widzicie, mam łucznika. Dlaczego mam łucznika? Ponieważ najwięcej dodaję do atrybutu wytrzymałość. Jego zbroja daje 48 punktów, spodnie 18 punktów, buty plus 3 odzyskiwanie wytrzymałości i minus 350 opóźnienie regeneracji wytrzymałości. Dzięki temu tak naprawdę bardzo szybko odzyskuje tą wytrzymałość. Rękawice i hełm zostały rycerskie, ponieważ nie znalazłem takich, które by dawały nam boosta do wytrzymałości. Wiem, że jest to może rzecz oczywista dla ludzi, którzy poświęcili kilka godzinek ten Shrouded. No ale myślę, że nowi gracze, którzy, nie wiem, tak jak wspomniałem, chcą sobie zrobić przerwę od questów i chcą sobie troszeczkę pobudować, zająć się swoim domostwem, zająć się rozbudową swojej bazy. Wiecie co? Mam wrażenie, że to może skrócić nawet o połowę czas, jaki poświęcicie na wydobywanie surowców, ponieważ jeżeli macie nową postać, no pokopiecie, nie wiem, z 10 sekund, czy tam z 20 sekund i musicie czekać, aż się uruchomi odnawianie, aż się uruchomi regeneracja kondycji. Idealnym przykładem tutaj jest, kiedy graliśmy razem z Michaelem. On grał magiem, więc w kondycję tak dużo nie inwestował jak ja jako klasa mele. I przy kopaniu to było świetnie widać. On znacznie szybciej kończył, znacznie dłużej musiał odpoczywać niż ja. Taka malutka rada, tak sobie pomyślałem, że nagram o tym parę minut, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co mi chodzi. Może komuś to się przyda. Tak jak powiedziałem, wiem, że jest to rzecz dość oczywista, ale
No mi trochę zajęło, nie? Czasu, żeby na to wpaść. Czemu mi zajęło? Po prostu. Co? Nie jestem zwolennikiem resetowania umiejętności, nie? I nawet w to nie wchodziłem. Ale kiedy zobaczyłem, że to kosztuje tylko te 10 marnych run, no słuchajcie, nie było na co czekać, nie? Zresetowałem, ustawiłem sobie wszystkie skille pod kondycję, pod wydobycie surowców. I teraz, słuchajcie, idzie to naprawdę szybko. A co to mi tutaj ziemia przebija? Patrzcie na to. Ktoś mi znowu w zabłoconych buciorach wlazł, nie? Do ołtarza. Dobra, tyle co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.